No to kolejny. Jednak. Spotka. Ale tylko z... A, bo nie, bo tam padniemy. Może jakaś misja wejdzie akurat. O, tu są. Wiemy trochę. O nie, 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 nie wchodź, nie wchodź. Ejajaj. Albo na piechotę będziemy szli, będziemy zbierać rzeczy różne. Przyda. Bo tam jest chyba quest jakiś tam, to co pamiętam. Może Tania będzie gdzieś. A na map w sumie można coś zmienić. Tutaj to będzie. Patrzę. O, tu interfejs tu. O, są to. O, tu to się będzie do stór. Tam jeszcze było nic. O, jakiś cmentarz. O, chyba nie ma. Jest. Ile to, że to miejsce mocy. Oj, 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 ktoś stres pił. Nie wiem, tak jakoś. Oj, siódmy level. Dobra. Escape. Nie, 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 nie. Siódmy level za dużo. Chyba. Oj, co to się tak zacięło? To jest. Lep. A twój idiotyczny. O Boże, się jest jakoś tak.
To jesteś mniej więcej w tym samym momencie teraz. Kania przed upiorami, tu utopiec będzie. Tego tu mam się za... Ja właśnie... Mogę zrobić warsz, minutory już są w grupie. Daj i... Przechuj. Ale... Ktoś zabije się o temerskę, jakiś klucz. O. Przy okazji mamy jak ten. Quest poboczny. O kurde. Ktoś się spłynie z nami. Bierzemy, o tam kolejna skrzynka jest. Mers. Czy to jest... No fajnie, że się... Ten... Quest? Nie, to jest gdzieś od Yennefer. To... O. Zobaczymy, czy dobrze przeczytałem. I zagubiłem ten merski skarb, korzystając... No tu jest coś. O, wait. Dysk. Kończy się przestrzeń, wait. No, mam jakieś 20 GB tu więcej teraz. Zagubiłem ten merski skarb. Gdzie on jest? Poboczne są fajne, widzisz. Nie można... Fajnie. Nie wiem, czy ja go czasem... Nie, nie wziąłem. O, tu może być. Ale nie, no tu. Tu nie ma. Tu opróżniłem skarb. Nie, gdzie on może być. Szakłak jest. Na powierzchni. Skarbu. Też nie. Gdzie on jest? Tu na pewno. A tu coś jest. Ale to nie jest skarb. Nurkuj. Wylokuj. Tu coś jest. No nic tu nie ma, no. Raczej w tą stronę jest, nie? Tu jest ten... Tu była jakaś skrzynka. Tu jest na tym liście coś napisane. W którym z tych... A nie, to jest karty, czyli tutaj. O. Piszę. Dobra, to idę wynurzyć się, bo tu nic nie widzę. O, ten jest chyba i zamek. Ale Wiedźmin 3 jest ładny. O, tu ktoś idzie, chyba nie chce nas bić, nie? Nie, nie, nie. A i nic nie mówi, że ja coś... A nie. Questa zmienić. Nie. Questy. Pominałem to powiem 5 razy już. O, zadania.
A tu. O, strzeżony skarb. Z wilków. Człomienie, Queen. Oj. Ojej, oj. Kalebek wezmę sobie. Targi. Dobra. Dobra, na bloka. Sorry, ją użyłem. Musiałem, mogłem odskoczyć i ją użyć dopiero. Zdrowe mięso. Byłem. O, bombowe beczki. Walka Hest. A tu coś. O, mogę spalić to chyba, jeśli się nie mylę. Tak, wtedy byłby. O, skrzynka. Ile mamy już kilo? 7 z 60. I chciałem pobierać moda na 9000, byśmy mogli brać, bo to trochę oszukiwania. To łatwo by było wtedy, byśmy, tak jak w Gothiku na przykład, mogli mieć wszystko. Jak w większości RPG-ów. Obóz wojskowy. Miejscowi mają wstęp tylko za pozwoleniem dowódcy garnizonu. A wyglądam ci na miejscowego? Wyglądasz na kogoś, kto sprawia kłopoty. Wręcz przeciwnie. Ja je rozwiązuję. Jestem Wiedźminem. Wiedźminem? Kapitan Peter Sargwynlew jest w wieży. Za bramą w prawo. No proszę, nie tacy czarni straszni. Jak chcecie, potraficie być mili. Nie przyzwyczajaj się, Nordlingu. Nordlingu? Do wieży! Nie, nie będę, bo nie chcą mnie bić później, bo... Powal. Hasło. Nie znam ża... I tak tu sobie po prostu chodzicie? A takich, co handlują wojskowy. Widzę, że umiesz się licytować. Pokaż mi. Miecz. Dewin. Tego chyba wezmę. Srebrne. Ta stalowa. To tam jest tylko to coś ma. Szansę na krowienie. Ile to kosztuje? 36. Orenów chyba to się te. Oreny. Weźmiemy to i weźmiemy to. Jak za mało? Ile to kosztuje? 59? Ja, ale nie... drogie to bardzo. Jak to? Obozie. Jak tam nastroje w obozie? Myślicie, że wygracie tę wojnę? No aha, czyli jednak szpieg albo prowokator. Pytam z czystej ciekawości. Aha, no więc możesz powiedzieć tym, których to interesuje, że wojnę wygramy, a to z powodu tego, że Radowid jest pierdolnięty, o czym wszyscy wiedzą, a my mamy doskonale wyszkoloną i zaopatrzoną armię. A właśnie, chciałeś coś kupić? Kupiłem. Bywaj. Założyć teraz ten miecz. Lepszy. Bele. O nie. Boże, przez przypadek. Kliknąłem. Jest zapis. Co się stało? Dobra. Przerwie. No weź. Hasło. A to już. Kliknę. Pokaż mi. Bierzemy. Nie ma tych samych itemków. Teraz pan.
Weźmiemy... Boję się na kasę. To później to weźmiemy. No to nie zaskoczyłeś. Bywaj. A jeszcze oznaczę jak tam nas... Na przeszpiegi... Raczej ten... Nie, nie. Jak... A? No może. A właśnie. Bywaj. To ile wieś darzyta? I ile powietrze, wasza ekscelencjo? Spójrz mi na ręce. No spójrz. Widzisz te odciski? To nie są ręce żadnej ekscelencji, tylko rolnika. Więc rozmawiajmy jak chłop z chłopem. Ile możecie dać? 40 korców. Byłoby więcej, ale nasi, to jest, Temerczycy wcześniej już zabrali i... Dacie 30 i też będzie dobrze. No, przybijmy targu. Spodziewam się transportu niedługo. Dziękuję. Pięknie dziękuję. Poza sołtysem wzywałem to tylko kowala Wiliego. Krasnoluda. Trochę jesteś na niego za wysoki. On ma takie... Trochę... Tutaj... Jadło? Ciężko odmówić ci racji. Geralt z Rivii, Wiedźmin. Wadger. To tłumaczy, czemu nie słyszałem kroków. Czego tu szukasz? Yennefer z Wengerbergu. Gdzie pojechała? To tajemnica wojskowa. Nie wywaliłeś mnie jeszcze za drzwi, nie wyzwałeś straży, czyli złożysz ofertę. Gdzieś w okolicy zaląkł się gryf. Zabij go, a wtedy zobaczę, co da się zrobić. Czemu tak ci zależy na tym gryfie? Bo zależy mi na ludziach. Ta bestia zabiła już 9 osób, w tym kilku moich żołnierzy. Żeby ją utłuc, musiałbym wyprowadzić cały garnizon, przeczesać las, puścić na gonkę. A to niemożliwe. A co, za duża fatyga? Nie, za duże ryzyko. Nie mogę rozpraszać sił. Wojska temerskie zostały rozbite, ale ludzie tylko czekają, żeby chwycić za broń. W sprawie gryfa mogę więc albo siedzieć z założonymi rękoma, albo nająć profesjonalistę. Umowa stoi, ale nim zacznę, parę pytań. Wiesz, gdzie gryf może mieć leże? Z początku trzymał się Lisiego Boru. Wysłałem tam patrol, 5 młodych chłopaków. 2 dni później znalazł ich myśliwy. Gdyby nie nasze blachy, nie poznałbym ich. Od tego czasu gryf atakuje, gdzie popadnie. Na wsi, na polach, na trakcie. Czyli porzucił legowisko. Trzeba zastawić pułapkę. Po to nie wnoszę, że to nie będzie proste. Czego ci trzeba? Muszę zdobyć pewne zioło na przynętę. Szakłak. Gryf wyczuje jego zapach z 10 mil. Szakłak? Pierwsze słyszę. Ale nie jestem jeszcze zbyt biegły we wspólnym. Najpierw pewnie opanowałeś podstawowe zwroty. Ręce do góry, egzekucja. Nie, najpierw były powiedzenia. Na przykład nie igraj z ogniem. Idź do Tomiry. To zielarka, mieszka przy rozstajach. Pokieruję cię. Potrzebuję więcej informacji o tym osobniku. Jakie jest płci, czemu porzucił leże. Przyprowadzić świadków? Nie powiedzą nic ponad to, co już wiem. Muszę obejrzeć miejsce, gdzie zginęli twoi ludzie. Jak nazywa się myśliwy, który ich znalazł? Myszław. Ma chatę na południe od wsi, pod całym lasem. Pomocny człowiek. Chociaż nieco dziwny. To Mira i Myszław. Dzięki. Ezund, jak ten? Czekam się, że zaliczył mi to, czy co?
To stąd chyba mogę wziąć. Dużo tego. Dobra. Żebym nie zdechł. A jednego zabijamy? Rządy stają. Biegnie. Biegnie od razu. To źle jak myślałem, że będzie. Nie mogę nic. Dajcie przed tym Bernie. Kolejny odbieram rok. Prawdziwe RPG wszystko zbiera, co się przyda. Droga kobieto, zaprowadzi mnie ta droga do wyzimy? Prędzej do grobu. Nie słyszeliście, że tu gryf krasuje? Pierw czarni do was przyszli, teraz gryf. Prawdę mówią, że nieszczęścia chodzą w parach. Będziemy. Jest tam kto? Pewnie poszedł polować. Ślady są świeże. Mysław dopiero co wyszedł z domu. Konieczne. Powiedzmy się. Ty jesteś Mysław? Słyszysz? Wilki? Chociaż nie. Dzikie psy. Tak, a on od wilków groźniejsze. Psy groźniejsze od wilków? Bez przesady. A tak właśnie tak. Wiesz czemu? Nie, ale coś czuję, że zaraz się dowiem. Bo wilki polują, żeby zaspokoić głód, a dzikie psy zabijają dla zabawy. Zupełnie jak ludzie. Tak, tylu rzeczy się od nas nauczyły. Czemu nie okrucieństwo? Ja idę do lasu za grubszą zwierzyną. Gdzie znalazłeś Nilfgaardczyków zabitych przez gryfa? A, już rozumiem. Weźcie wiedźmin. Ten zabójca potworów, o którym we wsi mówią. Mhm. Wskażę wam drogę, a jakże, ale muszę ubić te kundle, nim komu krzywdę zrobię. Pomożecie? Znaczy, jeśli nie żal wam na nich tępić srebrnych mieczy. Mogę. Czemu nie? Czemu nie? Gryf nie ucieknie. Nie, ale psy mogą, więc stawiajcie stopy ostrożnie. Od dawna macie problem z tymi psami? Odkąd zaczęła się wojna? Jak żołnierz przez wieś idzie, babę zgwałci i zadusi, chłopa zabije dla zabawy, a krowę na mięso. Ale kundla najwyżej kopnie. No to łączą się te bezdomne wórki w stada. Głód, za późno, znów kogoś dopadły. O bo... O kurde...
dwa na jednego. Jednego mi. Ten. O kurde, jak mam. O HP. 23. Podnieb. Służyliśmy razem u dziedzica, tam gdzie teraz czarne wojsko stoi. On był stajennym, ja nadwornym myśliwym. Ale to było zanim... To było dawno temu. Zanim co? Zanim mnie wypędzono ze wsi. Co takiego zrobiłeś? Nic. Jestem odmieńcem. Wybaczcie, nie chcę o tym mówić. Też jestem odmieńcem. Tak, ale innego rodzaju. Jeśli to likantropizm, mogę pomóc. Co? Likantropizm, wilkołactwo. Załatwiałem już takie sprawy. To zwykle proste klątwy, które... Syn dziedzica Florian i ja kochaliśmy się. Dieter nakrył nas w stajni. Mnie wygnano, a Florian się powiesił. Dziedzic zaczął potem pić, majątek podupadł. Ot, cała historia. Przykro mi. Szkoda. Stare czasy. Miałem ci pokazać miejsce, gdzie znalazłem Nilfgaardczyków. Chodź. Ale chodź. Wiesz coś o tym gryfie? Niewiele, to nie zwierzyna dla mnie. Temprotne krwawienie. Co by tu iść? Chemia. Dobra. 500? To jest kozak ten. Kozak. Na razie, na początek. Każdy. Też jest. Eliksir. Szep. Nie, na razie chyba zdrowie sobie. To jest... O! Ataki. Dawiliśmy. Za to ty dla gryfa jesteś w sam raz. Choćby dlatego powinieneś się nim interesować. Ja wiem, jak cicho po lesie chodzić. Także nawet gryf nie z oczy. Bardzo widać. Jeden leżał tam, pod pinkiem, bez głowy. Drugi wisiał na gałęzi, a flaki mu zwisały aż do... Uważajcie na siebie. Druga odpowiedź. Poradzę sobie. To nie pierwszy gryf, z którym mam do czynienia i nie ostatni. Oby tak było. Bywajcie. Okej, ten jest. Nilfgaardczycy coś tu świętowali, ale gryf im przerwał. I ma rok. Biwak? Ziemia aż ciemna od zakrzepłej kryi. Szło nie.
starsze i głębsze. Ciężko zbrojni, pewnie Nilfgaardczycy. Oj, oj, oj. Nie mogę... No. O. Jej, jej. Gniazdo Gryfa, czy raczej to, co z niego zostało? Sprzed paru tygodni. Jeszcze żył, kiedy Gryf go tu przyniósł. I długo umierał. Kości, krowie, psie, ludzkie, resztki z kilku miesięcy. Samica. Larwy w ranach zdążyły się wykluć, czyli jest martwa co najmniej od tygodnia. A drugi gryf musi być samcem. Głębokie rany kłute na całym ciele, a na pazurach i dziobie ani śladów krwi. Nie broniła się. Musieli ją podejść jak spała. Krawędzie dzioba starte, siwe włosy w podszerstku, miała 10-12 lat. Gryfy wiążą się za młodu na całe życie. Samiec musi być w podobnym wieku. Grube stosiny, gęsty przypiórek, gryf królewski. To tłumaczy, czemu samiec, którego spotkałem, był tak agresywny. Najpierw dopadł Nilfgaardczyków tu w lesie. Potem zaczął grasować po całej okolicy. Zrobiłem, co mogłem. Pora wrócić do Vesemira. Spokojnie. Gorszy. Najmniejszy punkt. Proszę. Spalone. A mógł zrobić tylko człowiek. Horeno. O kurde. Ja mam jednego. Ile mam teraz HP? Ten 3600. A? Dobra, czekamy. O, misja. Kurde. Strzygoni. Mogę brać przynajmniej. Biegni, wiedźmin, biegni. Achita ci pewnie ma. O, tu jest chyba ta, że... Czy tu coś jest? Poza nurku. Tylko roślin. Aż roślin. O, jeszcze misję można zrobić. O. Tablica ogłoszeń. Willy. Co tu się stało? A chłodno mi było w nocy, to podłożyłem sobie ogień pod kuźnię.
Trzaskało aż miło i kiełbaskę upiekłem. No jak myślisz, co tu się stało, baranie? Ktoś podpalił mi chałupę, warsztat. Wszystko straciłem, wszystko. Przydałem. Przykro mi. Podejrzewasz kogoś? Całą wieś. Mieszkam tu od półwiecza. Myślałem, że mają mnie za swojego. Ale wszystko się zmieniło, jak przyszli czarni. Jestem jedynym kowalem w okolicy, więc muszę obsługiwać ich garnizon. Klepać pogięte blachy, zakładać podkowy i takie tam. Nilfgaardczycy nie płacą mi ani grosza. Dają tylko materiały i rozkazy. Ale do ludzi to nie dociera. Myślą, że bogacę się na ich nieszczęściu. Że śpię na kupie złota niby smok. Przestali się do mnie odzywać. Plują na mój widok, a teraz to. Mogę znaleźć tego podpalacza, jeśli jesteś gotów zapłacić. Niewiele mi zostało, ale dam wszystko, bylebyś mi przyprowadził tego sukinsyna, żeby dostał na co zasłużył. Tej nocy, kiedy był pożar, słyszałem, jak coś się rusza za chatą. Szukałem tam potem jakichś śladów, ale nic nie znalazłem. No ale ja nie mam kocich oczu. Powodzenia. Nie bym mógł za darmo to robić. Nie patrz tak na mnie. Opiłki z krzesiwa. Podpalacz zapalił to pewnie pochodnie, wrzucił ją na dach, a potem poszedł w stronę salady butów. Męskie, duży rozmiar. Smród ludzkich szczyn i wódki. Odmieniec. Zdjął buty i wszedł do wody. Pewnie chciał zatrzeć ślady. Szukasz kłopotów? Coś wyskoczyło na niego z szuwarów, utopce, ale zdołał uciec. Mi opowiadała, że kiedyś jak kowalowi synek zaginął, to chłopy zaraz wzięli na spytki wiedźmaka, co akurat polował w okolicy. A że ten coś mataczył, to mu rachciach łeb ukręci. Ślad się urywa, ale mogę go poznać po ranie. Pazurów utopca. To musi być on. Paskudna rana. Wpadłeś na utopca? A chuj cię to obchodzi? O, nie tylko podpalacz, ale i mistrz ciętej riposty. No chodź, kowal chce się z tobą rozmówić. Ja z nieludźmi nie gadam, bo to kurwie syny są. A krasnoludy z nich najgorsze. Chciwe niby sroki. Dla złota wszystko zrobią. Wykują miecze, którymi czarni nam gardła poderżną. Dobrze mówię? Słuchaj, dogadajmy się jak człowiek z człowiekiem. Nie wydasz mnie, to ci zapłacę. Mateczka mnie odumarła niedawno, sprzedałem jej narzędzia. Trochę już wydałem, ale co zostało, będzie twoje. Ja w odróżnieniu od sroki krasnoludów chciwy nie jestem, więc mnie nie przekupisz. No to obiję ci mordę! No, na pewno. Spróbuj, nie będzie. Spróbuj. Chętnie się rozrusza. Należy mu się. Pierwszy. Przeszła ci ochota? Pewnie ma. Kontrę zrobić. Przestań! Poddaję się, cholera! Nóż mi złamałeś! Ale nie nogi.
Więc pójdziesz ze mną do Kowala i dobrze radzę. Już bez numerów. Proszę, oto wioskowy piroman we własnej osobie. Nie pełka? Ty? Nigdy od twojej matki grosza nie wziąłem. I tak się odwdzięczasz? Dość tego. Hola, żołnierze, pozwólcie! Nie, Filip, błagam, wypiłem! Nie wiedziałem, co robię! Mówiłem wam, mistrzu Willi, pomożemy w odbudowie, jak dostaniemy posiłki. Materiały już zamówione. Nie o to chodzi. To podpalacz. Wiedźmin go złapał. Ta kuźnia była kluczowa dla garnizonu. Jej zniszczenie to sabotaż. Więc obejdzie się bez sądu. Na drzewo z nim. Surowa kara. Ale zasłużona. Wiesz, z początku też nienawidziłem czarnych, jak wszyscy. Teraz myślę, że może wreszcie zaprowadzą tu porządek, że nauczą tych nierobów Moresu. No, ale mniejsza z tym. Twoja nagroda. A tak poza tym, parę rzeczy udało mi się z pożaru wynieść. No i kowadło jest wciąż całe, więc coś tam mogę na nim wyklepać. Jak czegoś potrzebujesz, to powiedz, dam zniżkę. No, mogę sobie patrzeć. Witam, stałe. 10 ekspaty. Pokaż mi, co masz na sprzęt. Trzeci. 129. Ojojoj. Chciałbym, żeby... Który poziom trzeci, to tack. Nie... Staliśmy się. Wydać. To. To za trzy. O. Co tu jest? Astrum. Każe jego sobie. Gdzie ona jest? Leżuje. Co? Tak? W czym rzecz? Mam dwie wiadomości, dobrą i złą. Dobra jest taka, że kapitan Nilfgaardzkiego obozu wie, gdzie szukać Yennefer. A zła, że musimy mu upolować gryfa. A czego mógł chcieć w zamian od dwóch wiedźminów? No mów, co ustaliłeś? Gryf porzucił leże. Trzeba zrobić wabik. No i jak ci idzie? Mam już szakłak. Nada się w sam raz. Silna woń. Chyba smród. Delikacik się znalazł. Zgniłe mięso, gnój, mocznik. Zwykłe wiejskie zapachy. Pamiętasz, jak w Tretogorze polowaliśmy na śmietnisku na zeugla? Pół dnia się potem szorowałeś. Pamiętam. Wracasz do tego za każdym razem, jak się widzimy. Dowiedziałem się paru rzeczy. To samiec. Miał gniazdo w Lisim Boże. Nilfgaardczycy puścili je z dymem, ubili samice, potłukli jaja i uznali, że załatwili sprawę. Ha, zawsze to samo. Zamiast od razu posłać po fachowca, robią po swojemu. I jest tylko gorzej. No dobra, wszystko gotowe. Daj tylko znać i bierzemy się do roboty. A, nie będzie. Nie ma co dłużej zwlekać. Chodź, rozejrzyjmy się, gdzie zastawić pułapkę. Ja już mam swój typ. Po drugiej stronie rzeczki są takie pole i zagajnik. Dużo miejsca i nikt nie wejdzie nam w drogę. Dobra, tam się widzimy.
Co to jest? Co my tam? Jest już. Widzicie, ten dom zawsze stał pusty. Aż nagle, w noc przed bitwą, przyjechał tu jakiś jegomość i wszedł jak do siebie. Stoję przy oknie, żeby zobaczyć, co się dzieje. I musiał mnie zoczyć. Popatrzę, a on idzie w stronę mojej chaty. Złapałam patelnię, żeby jakby co się obronić. A ten grzecznie pyta: babciu, masz może brzozowej kory, jagody bzu albo chociaż kilka węgielków? Nie, mówię. I chyba na głowę upadliście, żeby po nocy o takie głupoty ludzi wypytywać. Ale widzę, że on wcale mnie nie słucha. Tylko na patelnię się gapi, niby sroka w gnat. Pożycz mi ją, babciu, oddam z rana. Trochę się dziwiłam, bo co on tam będzie po ciemku smażyć? No, ale że dobre serce mam, to dałam. Zaiste porywająca historia, która mam nadzieję wkrótce się skończy. Nad ranem do chałupy zajechał ktoś jeszcze, ale potem wyszedł tylko ten pierwszy jegomość. Zamknął drzwi na klucz, wsiadł na koń i tyle widziałam jego i moją patelnię. No ona stara była, czarna od sadzy. Strata niby mała, ale innej nie mam. Może ty mi pomożesz, złociutki, co? Przyniesiesz babci patelnię? No... Sama tych drzwi nie wyważę. A po prawdzie i tak bałabym się wejść do środka. Bo za drzwi taki smród bije, że ja myślę, że ten drugi... On tam chyba leży. Zlecenia na patelnię jeszcze nie miałem. Dobrze, wejdę tam i rozejrzę się za nią. Lepiej tu zaczekaj na wszelki wypadek. Arty. I hard. Wądruje. Czemu nie? Ciało. To tłumaczy smród. Jakieś dokumenty. Spalone prawie do szczętu. Ale niektóre fragmenty dałoby się odczytać. To i bezcenna. Wygląda na to, że nasz tajemniczy jegomość potrzebował nie samej patelni, a sadzy, żeby zrobić tusz i napisać listy. Ja gadam do siebie, to mówią, że dziwaczeje. Uduszony garotą i do tego stare blizny. Jak u żołnierza. Pęknięty monok. Znalazłeś patelnię? Ciekawe. Znalazłeś patelnię? Proszę, twoja patelnia. Moja? Ale ona była cała czarna od sadzy. A w tej bym się mogła przejrzeć, gdybym chciała, tylko już nie te lata. Właśnie sadza była temu jegomościowi potrzebna. Zdrapał ją i zrobił z niej tusz. Widać, musiał coś napisać pilnie, a inne dokumenty pilnie spalić. A ten drugi? Nie żyje. Skrzyknij paru chłopców i zakopcie go pod wsią głęboko, żeby trupojady go nie wygrzebały. I dobrze razem, nie mówcie o tej sprawie czarnym. Czekaj, czekaj! Należy ci się coś w podzięce. Masz, syneczku. Na drogę. Mu dać. Marzę sobie na kolację sielawę. Emira, spotkać się. Nie, pieczone albo.
Jak przystało na... Ale ty... Właśnie. To, że jest ten auto, to tam już mogę. No już tam do tego menu. Siedzi. Gdzie jest coś? Gdzie jest coś? Złote kłosy, urocze miejsce i w sam raz na zasadzkę. Innego bym nie wybrał. To jak, gotowy? Zaczynajmy. Dobry wiatr wieje, zapach przynęty szybko się rozniesie. No, teraz pozostaje tylko zaczekać. Chodź, przycupniemy tam w cieniu między brzuskami. Powiedz, co zrobisz, jak już znajdziemy Yennefer? Masz na oku jakieś zlecenie? Nie, jadę do Kaer Morhen. Trochę wcześnie na zimowanie. Tak, do śniegów daleko. I to mnie martwi. Podobno na wschodzie Nilfgaard już przekroczył Pontar, czyli są tydzień marszu od Kaer Morhen. Jeśli tam trafią, zanim zasypie przełęcze, trzeba zatrzeć ślady, ukryć nasze ścieżki. A przy okazji zimowania przyjeżdżasz w tym roku? Może. Może w towarzystwie. Kesion. Musi być gdzieś niedaleko. O, przywitamy się. Wygrałem w karty, jak cię nie było. Może się przydać. Proszę, proszę. Sam grasz, a mi i chłopakom prawiłeś morały. Dość gadania. Mamy gryfa do ubicia. Oh boy. Właśnie mam... Zmienia w czasie walki. Dobry pomysł. To lepsze. O. Jest. Oj. I na ziemi. Ale nie mogę igni brać. Hard. Podajcie gdzie. Ale na. Oj, oj. Roślinki zawsze są przydatne przez czas. Biegnij, Geralt, biegnij.
biegnij. Nie będzie zrobić czas. Od razu. Boże. O nie, nie. Nie, czekaj. Jest. Biegnij, halo. Dajesz. Chodzi. Chociaż. Pewnie tak porządnie walnął, to bym zginął. Dobra, teraz trofeum. Trzeba wziąć. Nieźle. Nieźle. Chociaż parę rzeczy mógłbyś poprawić. Człowiek uczy się całe życie. Ale nie wiedźmin, bo inaczej żyje bardzo krótko. No, ale o tym później. Zanieś łeb gryfa czarnym, a ja przyszykuję konie. Widzimy się w karczmie. O nie, czemu ta... Auto lud nie zabrał? Agent przy okazji. Agent, a ja? Żywotny. Odmuchawie. Tyle rzeczy zabrać. Ojoj. Tam jeszcze było płotki. No właśnie. Owoc balis. Balisy. Na skróty. Pęta. O, tu jest jakaś wioska. Mogę. A raczej nie... Nie chcę mieć problemów. Czekaj, uciekać. Co to jest do cholery? Żyto. Masz mnie za ślepca czy głupiego? To ziarno jest spleśniałe. Nie, nie wiedziałem. Czyli za głupiego. Cholera, nigdy się nie nauczycie. Kodeks wojskowy, paragraf 2, ustęp 3. Za dostarczenie wadliwych dóbr 15 razów kańczugiem. Wykonać! Nie, 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 na bogi, nie! Czego? Widzę, że przestałeś udawać dobrego wujka. Niczego nie udawałem. Wyciągnąłem do tych ludzi dłoń, a oni ją odepchnęli. Może dlatego, że ta sama dłoń trzymała miecz, od którego zginęli ich bliscy? Ha! Moralista się znalazł. A co ty byś zrobił na moim miejscu, co? Nie byłbym na twoim miejscu. Mów, po co przyszedłeś. Wywiązałem się z umowy. Teraz twoja kolej. Gdzie pojechała Yennefer? Do Wyzimy. Czyli cały czas była dzień drogi stąd, pod moim nosem. Mogłeś powiedzieć. Mogłem. Ale w
wtedy nie zabiłbyś Gryfa. Coś za coś. Stój! Nie skończyliśmy rozmawiać. Masz, weź jeszcze to złoto. Żebyś nie czuł, że jesteś stratny. Nie. Poziom. Tak na koniec. Конец.